Wiem, kochani, wyglądam okropnie. Nie spodziewałam się, że aż tak mnie wysypie. Tragedia. Alan mówi, wyglądasz jak stara baba. I tak się czuję. Wyglądam okropnie. Wczoraj był najgorszy dzień. Nie mogłam zbić gorączki. Plus plecy tak strasznie bolały. Byłam strasznie osłabiona. Ale na szczęście już dzisiaj nie ma gorączki. Nie ma bólu pleców. Co prawda jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. No i wysypało mnie jeszcze bardziej. Ciężko mi się mówi, bo mam krostki nawet w jamie ustnej na języku. I to jest tragedia, bo nie mogę nic jeść, nie mogę nic pić. Może schudnę, ale spokojnie wracam do żywych. Już będzie coraz lepiej. No dzisiaj jest jak jest jeszcze. Ale myślę, że jutro będzie już okej. Najważniejsze, że plecy mi nie bolą, bo to było naprawdę bardzo, bardzo utrudnione funkcjonowanie. Ja nie mogłam w ogóle, no, żyć. Tak bolały mnie plecy, byłam tak osłabiona, a teraz już jest dużo lepiej. Tylko znowu jeszcze bardziej mnie wysypało, pomimo tego, że biorę te tabletki antywirusowe przeciwko temu wirusowi, no to wysypało mnie strasznie i tylko się boję, żeby. I boję się i modlę się o to, żeby jakieś większe zmiany nie zostały po właśnie tym wysypie. Smaruję się taką pianką. Wcześniej była taka biała maś. Teraz mamy taką piankę. I co? Siedzę i się kuruję. Nie wychodzę nigdzie. Mówiłyście, żeby tego nie przeziębić. Nie wiem, co to jest. Czy to jest ospa, czy już półpasiec. Czy to i to. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie nie wiem, czy to przechodziłam. Tak jak mówiłam, szkarlatyna. Chyba miałam, ogólnie miałam mega wysoką gorączkę, 41 stopni. Miałam takie krostki, które bardzo, bardzo swędziały mnie pod wpływem gorąca, ale to było 2-3 dni i był spokój. A tutaj, no, to jest coś chyba innego, więc ospy chyba nigdy nie miałam. I Alan zdecydowanie lepiej to przeszedł niż ja. Ja to rzeczywiście, sami widzicie. Nie dość, że rozłożyło mnie totalnie, to mam na sobie pełno czerwonych plam, a Alan, no, zdecydowanie lepiej. On tylko 2 dni tak zdecydowanie był zmęczony, osłabiony. Nie bolało go, no i miał zdecydowanie mniej tych pryszczy, a ja, no, tragedia. I jak im dłużej mówię, tym bardziej czuję, że chyba powstają nowe. Szczególnie w jamie ustnej mam bardzo dużo zmian, które właśnie utrudniają w ogóle funkcjonowanie. No ale dobra, mam nadzieję, że już nie będzie wysypu, tylko że to po prostu będzie się stopniowo zmniejszało. Oby tak było. Dobra, kochani, update za kolejne kilka godzin albo nie wiem, jutro, bo no bo co? Leżę w łóżku i się nie ruszam nawet z niego. Posprzątana kuchnia, Tomek posprzątał. Dzisiaj Tomek zawiózł dzieci, wczoraj Tomek zawiózł dzieci i przywiózł. I Nastia przywozi dzieci ze szkoły. Ja nie wychodzę nigdzie, mówiłyście, żeby tego nie przeziębić i broń Boże, już nie chcę. Tak mnie uszy bolały, obustronne, tak jakby zapalenie płuc bym miała. I tutaj po tej stronie jeszcze mi zostało, trochę mnie boli. Więc nie chcę tego przeziębić, bo już się dość teraz nacierpiałam, już mi wystarczy. Jak wyglądam? Chodzi. Co? Dobra, ja popór. Jak potwór wyglądam? No. O Trochę Boże. na kratce. Cała bardzo, tutaj. Wszędzie? Ma na boku. A ja daj boka cię. Bo nie, boka cię dałam. Na kamerze się No pokażę. już widzieli już mnie, już pokazywałam. A ty nie masz. Nie mam. Mama dodała mi lokki, ale zrobił. Kochani, przedstawiam wam Leosia. Tylko jego dzisiaj wizerunek zobaczycie, bo mój jest okropny. I też tak się czuję, okropnie się czuję, bardzo źle się czuję. Możecie też mnie
niewyraźnie słyszeć albo po prostu mogę niewyraźnie mówić, no bo też mam ospę w jamie ustnej i też mam ból imitujący, promieniujący na zęby, nie wiem jak to określić, po prostu czuję jakby mnie zęby bolą. Oprócz tego ból zniknął pleców, nie mam gorączki, już jest dobrze z tym, że dobrze się czuję, w sensie nie jestem zmęczona, osłabiona. Ale kochani, wrócił świąt taki, że nie wiem, czy było wcześniej lepiej, bo tak swędzi. Dzisiaj całą noc nie mogłam spać i oglądałam Skazaną, zobaczcie, na Player, jak to się nazywa? TVN Player? Coś takiego. No i to właśnie tutaj Ola. Boże, widzicie moją facjatę w tym odbiciu? Oby nie, bo naprawdę wyglądam źle. I super serial, naprawdę. Całą noc go oglądałam, bo nie chciałam budzić innych domowników. Wiadomo, dzieci muszą się wyspać, a to, że ja po prostu źle się czuję, no to nie znaczy, że wszyscy muszą ze mną siedzieć i nie spać. Dlatego włączyłam sobie serial i oglądałam całą noc. I kochani, tak przetrwałam tą noc, a nie wiem jak będzie następna. Wstałam, ogarnęłam się, tak mnie swędzi, że to jest po prostu niemożliwe. I wzięłam, stwierdziłam, że nie mogę ani leżeć, nie mogę się położyć, no bo wszystko od razu po prostu mnie piecze. Dlatego ogarniam cały dom, bo już na tyle jestem mobilna, już mi się nie kręci w głowie, jeszcze wczoraj mi się kręciło w głowie, a teraz to już okej. Tylko to swędzenie uporczywe po prostu o! No i sprzątam. Zabieram się za sprzątanie, bo troszeczkę przez ten czas, gdzie ja leżałam w łóżku i nie byłam w stanie nic zrobić, no niestety, ale zaopuścił się dom. Dobra, kochani, pokażę się wam. Tak wygląda 32-latka w symbiozie z ospą. No niestety, jest okropnie, tak mnie spędzi wszystko i tak wygląda całe moje ciało. Nie mogę jeść. Od kilku dni nic nie jadłam, tylko piję wodę. Bardzo dużo piję wody. Nie mogę nic jeść, bo nie mogę nic mieć w buzi. W ogóle nie czuję smaku, a po drugie nawet mi się nie chce jeść. A poza tym mam te zmiany, które po prostu mnie bolą, jak cokolwiek mam buzi. Dlatego nic nie jem. Jeden plus może schudnę. Kochani, ja jestem teraz w takiej sytuacji, gdzie naprawdę bez pomocy innych osób nie dałabym rady. Właśnie ta sytuacja też mi pokazuje, że w naszym otoczeniu tak ważne są osoby, które nam mogą pomóc. Ja mam Tomka, ja mam Nastię, którzy odbierali dzieci i przywozili ze szkoły, ale wiem, że wiele matek jest samotnych i nie wierzę w to, że poradziłyby sobie w takiej sytuacji same, gdzie nie można przeziębić tą ospę, nie można wyjść na zewnątrz. Ja wczoraj otworzyłam sąsiadce drzwi, bo chciała chyba rozmienić pieniądze. Przeraziła się w ogóle, jak mnie zobaczyła. Mówię, spokojnie, spokojnie, to jest ospa. Nic mi się tak za bardzo nie dzieje, bo już nie wiem, co sobie pomyślała o tym moim wizerunku. Ale też uciekła bardzo szybko. Jak mnie tylko zobaczyła, jak usłyszała, to już dobrze, to ja idę dalej szukać po bloku. Jeszcze telefon gdzieś mi dzwoni? Dzwoni. Wracając do chorej matki samotnej albo generalnie, gdzie ojciec musi chodzić do pracy, mąż musi chodzić do pracy i jest dwójka albo nawet jedno dziecko, to jest masakra, żeby to ogarnąć, gdzie naprawdę jak człowiek jest chory, to leży w łóżku, gorączka czy osłabienie, no to nie jest w stanie nic zrobić, nic, potrzebuje tej drugiej osoby, żeby cokolwiek zrobić przy tym dziecku, bo jeszcze jak ktoś jest sam bezdzietny, to jeszcze okej, jakoś sobie poradzi, chociaż też trzeba mu szklankę z wodą podać. A matka, która nie ma pomocy i sama jest chora, no to jest totalna lipa. Tomek robi zakupy, dzisiaj też musi jechać zrobić zakupy, bo tak naprawdę nic nie ma, ja nie chcę wychodzić z domu, zresztą wiecie, jakbym poszła tak do sklepu, do Lidla, czy do Biedronki, czy w ogóle gdziekolwiek, no to ludzie to by chyba
od razu bym miała wolne wszystkie kasy, samoobsługowe również. Od razu by mi miejsce ustąpili, bo nie wiadomo, co to jest, prawda? Naprawdę źle, źle wyglądam. Okropnie wyglądam. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego cieszę się, że jest Tomek, cieszę się, że jest Nastia, bo bez nich naprawdę bym sobie nie poradziła. I takie sytuacje udowadniają mi, potwierdzają fakt, że niestety, ale sami czasami, nawet jak chcemy być samowystarczalni, nie dajemy, nie damy sobie rady, nie dajemy sobie rady. No to jest niemożliwością, żebyśmy sobie niestety dali radę, bo są takie właśnie sytuacje jak choroba, gdzie musimy polegać na innych, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. No prosta sprawa. Dobra, kochanie, ja ogarniam ten bałagan tutaj. Muszę się zająć czymś, bo tak swędzi, że nie mogę siedzieć bezczynnie, bo bym tylko myślę o drapaniu, tylko o drapaniu, a nie mogę się przecież drapać. Więc ruszam ze sprzątaniem, żeby się zająć czymś, żeby moje myśli, że tak powiem, puścić w inną stronę. Alan dzisiaj jest w domu, bo nie miał go kto zawieźć. I kochani, żeby tylko się czymś i wyłącznie innym zająć, żeby myśli skierować w inną stronę, żeby się nie drapać. Dobra, lecę ogarniać do